Istnieje takie powiedzonko, że ideału nie da się poprawić, że są rzeczy zrobione raz, a porządnie. Czy to samo tyczy się też i gier, i w szczególności rewelacyjnego i przez wielu uważanego za najlepszego Residenta? Tak, mam dzisiaj dla was już kultową czwartą odsłonę horroru od Capcomu, horroru, gdzie brutalność, gdzie akcja, gdzie postacie i gdzie historia dowiozła jak diabli. A czy to samo tyczy się remake'u, czy wciąż powoduje to takie same, a nawet i lepsze emocje? Tak czy siak, przenieśmy się do Hiszpanii, do miasteczka opanowanego przez sektę. Siema, mam ci dla was nowego, chociaż starego Residenta 4, bo w wersji remake na pecety, a oto moja opinia, moja recenzja o tej grze. Resident Evil to seria gier nastawionych na horror, na grozę, na survival oraz przede wszystkim na akcje i emocje. Czwarta część ukazała się w 2005 roku i raczej żadna inna część nie była tak dobra i nie była aż tak wychwalana przez graczy. Co więcej, dla wielu remake nie był potrzebny, no bo przecież gra nie wyglądała najgorzej, wciąż była grywalna i najzwyczajniej dobra. Capcom jednak był innego zdania, ale co zrobić, by było jeszcze lepiej, by nie przesadzić, by fani, jak i nowi gracze byli zadowoleni? Fabularnie, i to na duży plus, za dużo się nie zmieniło. Można by powiedzieć, że tyle co wcale, no bo materiał wyjściowy już był świetny. Wcielamy się w znanego już nam Leona S. Kennedy'ego, czyli byłego policjanta z Raccoon City, który jest teraz tajnym agentem. Nasze zadanie, a precyzując główny cel, to uratować córkę prezydenta. W teorii tak naprawdę bułka z masłem, nie musi być to przecież ciężkie zadanie. W teorii, no bo w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Ślady prowadzą naszego protagonistę do Hiszpanii, a precyzując małego miasteczka. A kto może za tym wszystkim stać? Tym razem nie będziemy mierzyć się z zombiakami, a z sektą Los Illuminados, którzy są zakażeni pasożytem Las Plagas. Tak, jest to japońska gra, czyli nazwy są trochę bekowe, przy czym potwory i bossowie to monstrualne karykatury, same dziewczyny taka trochę manga balanga, no i ta fryzura Leona. Pytanie, czy to wszystko zagrało? No raczej. Historia czy tam fabuła klei się, może nie wyrywa z butów, ale najważniejsze, że to wszystko potrafi wciągnąć. Co więcej, ma ona momenty, które wywracają całą grę do góry nogami. A jak to wygląda ze strony gameplayu? Po naciśnięciu nowej gry mamy wybór poziomu trudności. Dziecinnie prosty, gdzie można to porównać do schadzki dwojga wieśniaków. Normalny, który wybierze każdy z nas tak samo jak ja, oraz hardcore dla prawdziwych Residentowych wyjadaczy. Intro, że intro jest mocne. Widzimy wspomnianą wcześniej sektę podczas składania ofiary, co już daje nam troszeczkę do myślenia, z czym przyjdzie nam się tutaj zmierzyć. Następnie to, co już mówiłem, czyli to, co się wydarzyło w Raccoon City i to, kim był i kim się stał nasz główny protagonista. Cel już znamy. Odnaleźć blondynkę ze zdjęcia, a w trasie do celu towarzyszą nam jeszcze dwaj funkcjonariusze. Po dojechaniu do wioski zaczyna się nasza przygoda, więc oczywiście zostajemy sami i jak to bywa w survivalach, musimy polegać tylko na sobie. Mechanicznie Resident 4 Remake to niemalże kopia tego, co znamy z remake'u dwójki oraz trójki. Pytanie, czy to źle? Jasne, że nie, no bo jest to zrobione dobrze i wciąż jest to świeże. Niestety to, co na PC-cie wypada gorzej, no to ten durny krzyżak do zmiany broni, który sprawdza się średnio na klawiaturze, tym bardziej jak idzie na nas chmara wieśniaków. I jakby na to nie patrzeć, jest to trzecioosobowa gra akcji i na jej brak nie mamy co tutaj narzekać. A do walki z wieśniakami mamy broń palną, mamy granaty, mamy kopniak naszego przystojniaka, plus do tego czasami w nasze ręce wpadają takie dodatkowe bronie, jak na przykład armata. Ważnym, istotnym wyposażeniem Leona w tej części jest jego nóż. Co jest logiczne, służy on do walki lub cichych podejść, ale potrafi też parować wiele ciosów, więc jego dobra kondycja jest tutaj na wagę złota. Natomiast sami przeciwnicy też nie są na jedno kopyto. Pomiędzy lokacjami różnią się, zmieniają, a i minibosiki, że tak ich nazwę, też potrafią trochę namieszać. Co nie powinno być zaskoczeniem, Resident Evil to survival pełną gębą, ponieważ musimy dosłownie przeczesywać każdy kąt. Szukamy przede wszystkim surowców, a to do
craftingu, a to do leczenia, a to by nasze pukawki miały czym strzelać. A żeby nie było nam zbyt mało zbieractwa, szukamy również waluty czy tam specjalnych błyskotek, by rzecz jasna sprzedawać je u zakapturzonego jegomościa. No dobra, dobra, a jak już przy nim jesteśmy, no to rzecz jasna, oprócz pozbywania się mniej potrzebnego barachła, możemy również ulepszać nasz ekwipunek, w tym pukawki, by zadawały większe obrażenia, były celniejsze albo miały więcej amunicji w magazynku. Wspomniana wcześniej kosa, rzecz jasna, może po czasie ulec uszkodzeniu, a u tego jegomościa możemy ją naprawić czy tam upgrade'ować. Istotne są tutaj również drobne misje poboczne, no bo pomagają nam zdobyć specjalną walutę dającą unikatowe kryształki. A te inne unikatowe kryształki są po to, by kupować jeszcze inny, bardziej unikatowy ekwipunek, by oczywiście Leonik radził sobie jeszcze lepiej z sektą. Żeby nie było nam zbyt mało zbieractwa i upgrade'u, ciąg dalszy. Do naszej dyspozycji jest też i strzelnica, na której zdobywamy specjalne żetony umożliwiające wylosowanie unikatowego bryloka, by procentowo zwiększać dany aspekt, na przykład więcej amunicji przy craftingu. Resident Evil to rzecz jasna zagadki, rebusy czy wszelakie kombinowanie, by posunąć grę do przodu. Moim zdaniem nie uważam je za super trudne ani za super nudne, taki idealny balans. Czy warto zagrać w nowego, choć starego Residenta 4? Tak, jest to remake niemalże perfekcyjny. W tej grze naprawdę wszystko zagrało, klimat z poprzednika został spotęgowany, walka jest satysfakcjonująca i przede wszystkim efektowna. Śmierć naszego protagonisty jest super brutalna, zresztą jak cała gra, jucha leje się tutaj strumieniami. Walki, jak i mnogość przeciwników też tutaj jest idealnie zbalansowana, przy czym ilość pukawek, jak i podejść do danej areny dają nam pewien wachlarz możliwości i pewien wybór. Bossowie to też są przemyślane bestie, przy czym stanie i walenie śrutem na pałę nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Serio, wszystko tutaj zagrało, grę skończyłem z bananem na twarzy, z radością i z myślą dobrze spędzonego czasu. No ale, ale, no właśnie, o co mi chodzi z tą miniaturką i z tym jednym sporym ale? Tak, mam na myśli olanie nas, olanie Polaczków. Remake części drugiej posiadał polskie napisy, tak samo remake części trzeciej, za to tutaj ich nie uświadczymy. I nie chodzi nawet o umiejętności językowe, no bo ilość tekstu, jaką posiada ta gra, jest śmiesznie mała. Bardziej, wiecie, chodzi mi tutaj o sam fakt, tym bardziej patrząc na to, że taki rosyjski jest tutaj bez żadnego problemu. Podsumowując, bowiem się świetnie, jak nie rewelacyjnie, magia części czwartej wciąż tutaj działa. Sam remake był bezpiecznym posunięciem Capcomu i dobrą mieszanką tego, co już znamy, ale w nowej, ulepszonej i odświeżonej formie. Graficznie też wygląda bardzo dobrze, co prawda lokacje to nie są gigantyczne otwarte światy, a w większości liniowe korytarze, no ale gra potrafi zachwycić. Co więcej, potrafi przestraszyć, potrafi być horrorem przy lejącej się hektolitrami czerwonej mazi. A na koniec zostawiam was z pytaniem, co wy myślicie o tym tytule? Najlepszy Resident Ever w odświeżonej formie? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!